Witam Państwa w kolejnej rozmowie portalu Europa 21. Naszym gościem jest dzisiaj pan Andrzej Grajewski, redaktor, wieloletni redaktor Gościa Niedzielnego oraz, i to jest powód naszej dzisiejszej rozmowy, współredaktor i autor olbrzymiej, prawie 100-stronicowej przedmowy, do takiego wstępu do książki, która moim zdaniem jest najniesłuszniej niezauważoną książką ostatnich lat. To znaczy obszernego wyboru zeznań Metalego Ach, czy człowieka, który strzelał do Jana Pawła II na placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku. I ja nie sądziłem, że może się jeszcze ukazać książka, w której, która zupełnie zmieni moje patrzenie, swoje widzenie w kilku istotnych punktach na ten zamach. I teraz, i właśnie o tym chciałem, o tym chciałem porozmawiać. I jesteśmy niedługo po rocznicy kolejnej, nie okrągłej, ale jednak, była odnotowana. I usłyszałem tam, tak jak to zwykle się mówi, że do papieża strzelał rzeczony Metal Jachcza i że właściwie nie wiadomo, w jednym wariancie nie wiadomo, kto za nim stał, według drugiej istnieje możliwość, że stały za nim sowieckie służby specjalne. Przyznam się, że po lekturze tej książki mam wrażenie, że to jest zupełne nieporozumienie. To znaczy, czy pan uważa, że to jest trafne streszczenie tego, co wydarzyło się 13 maja 1981? Ja myślę, że warto dopowiedzieć, że ta książka mogła się ukazać dzięki śledztwu, które prowadzi IPN, konkretnie oddział krakowski. I to była decyzja pani prokuratora Wykoi, naczelnika tego oddziałowej komisji ścigania zbrodni, że oddział katowicki zajął się tym bardzo niezwykle trudnym śledztwem. Na szczęście otrzymał bardzo kompetentnego prokuratora, pana prokuratora Skwarę, i on dokonał wstępnej selekcji tych dokumentów, które ja opracowałem, oraz on robi taki wstęp procesowy do tej książki, więc książka jest wydana przez IPN razem z redakcją Gościa Niedzielnego, a ja zostałem dołączony z tego tytułu, że łączyłem, że tak powiem, wiedzę z różnych obszarów, to znaczy zainteresowania służbami, również służbami działającymi poza granicami naszego kraju, jak i pewną wiedzą dysponowałem na temat stosunków kościelnych, które no też tam mają pewne znaczenie przy jakby opisaniu kontekstu wydarzeń. Otóż ja to sprawdziłem, tak naprawdę te wyjaśnienia są publikowane w ogóle na świecie po raz pierwszy w jakimś takim z jednym zwartym kompleksowym wydaniu. Było niewielkie wydanie włoskie, którego nawet moi przyjaciele z Włoch nie byli w stanie odnaleźć, więc to jakaś taka edycja kilkuset egzemplarzy. Więc w sensie, że tak powiem, przygotowania z pełnym aparatem naukowym, z przepisami, bo to oczywiście była bardzo żmudna robota i te 100 stron, o których pan wspomina, to powstawało w wyniku rocznej pracy i pomocy wielu ludzi, ponieważ pomoc udzielał mi Ośrodek Studiów Wschodnich, który dał mi do dyspozycji swoją bazę, co było niezwykle ważne, bazę z nazwiskami i z wydrukami prasowymi. Ja nie byłbym w stanie zgromadzić takiej ilości tytułów i oni mi to dali, różnojęzycznych. Nie znam bułgarskiego, więc tutaj specjaliści od bułgarskiego mi pomagali, również z tureckiego, więc tu, że tak powiem, jeżeli pan uważa, że ta książka jest pewnym sukcesem, to ona ma wielu, wielu ojców, ja tylko łączyłem te różne obszary wiedzy, no i starałem się nadać temu pewien zwarty kształt. Więc jakby no, po raz pierwszy warto posłuchać, co Adża mówi. No właśnie. Adża mówi dwie rzeczy. W śledztwie, kiedy nie kluczy specjalnie, kiedy do pewnego momentu mnie się wydaje, że mówi prawdę. No i oczywiście potem, kiedy zaczyna kluczyć, no a protokołów z procesu już praktycznie nie drukujemy, no bo od razu tam gra rolę wariata, prawda? Na pierwszym posiedzeniu mówi, że jest Chrystusem, Mesjaszem, w związku z czym wypełnia wolę Bożą. No po prostu jest odjazdowy, no i tylko sędzia Imposimato gdzieś tam notuje sobie skrzętnie we własnym notesie, że to ciekawe, że on był wariatem na sali sądowej, a potem jak przychodził do więzienia, to już był znów całkiem normalny.
Także wielka taka wielka kreacja ze strony Adży. No i co się okazało, że po pierwsze, no Adża bardzo precyzyjnie identyfikuje te wszystkie swoje kontakty i na tej podstawie można odtworzyć nie tylko jego drogę, którą przebył z Turcji, przez Bułgarię, klucząc po Niemczech, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, i ten każdy krok jest zdokumentowany, opisany, zewidencjonowany, bo przecież pomagało mu mnóstwo ludzi na różnych etapach, prawda? Świat przestępczy turecki, czyli mafia turecka, która jest pod kontrolą bułgarskich służb. Znaczy, ja myślę, że ta książka pokazuje pewną logikę, która w tym jest. No a co uważam za najważniejszy sukces tej książki? Ona idzie dalej niż włoskie kolejne śledztwa, bo były cztery wszystkie zrobione, spartaczone, zrobione niechlujnie, z wyjątkową, bym powiedział, no, niestarannością. Ja myślę, że celową, bo mój pogląd jest taki, że nikomu nie zależało, aby wyjaśnić prawdy o kulisach tego zamachu. A więc na etapie śledztwa ta sprawa zamykała się na poziomie sprawców, czyli Adża plus Turcy, którzy mu pomagali, i Bułgarzy, oficerowie bułgarskich służb specjalnych. A ja pokazuję nowy trop, to znaczy trop inspiratorów, bo wszyscy mówią, no Bułgarzy był w tej Sofii. A nikt nie zadał sobie pytania, dlaczego on w ogóle tej Sofii pojawił. No właśnie. I to pytanie jest najważniejsze w tej książce, prawda? I odpowiedź na to pytanie jest w wyjaśnieniach Adży. I ten trop jest zupełnie niebadany. On się w pewnym momencie pojawia w wątkach śledczych, zostaje gwałtownie urwany. W ogóle wszystkie ślady, które prowadzą do Sowietów, są na etapie procesu wyczyszczone. I jest paradoksalna sytuacja, że Adża przecież mówi, to na sali rozpraw, że on może poznać tego sowieckiego dyplomatę, który się nazywa, którym się przedstawi jako Malenkow. I w pewnym momencie on mówi, pokażcie mi zdjęcia dyplomatów sowieckich z Bułgarii, to ja wam wskażę tego, który miał ze mną kontakt. A sędzia prowadzący mówi, że to jest wątek nieważny, że proszę się tutaj nie przeszkadzać nam, a jak będzie potrzeba, to panu zdjęcia pokażemy. Tak samo jakby tym, który bezpośrednio kieruje Adżę do Bułgarii, jest attaché, znaczy to jest działający pod przykryciem, w istocie oficer wywiadu KGB Kuzyczkin. I on dość obszernie relacjonuje rozmowy z nim, i to jest konsul w Teheranie, bo Adża tam przyjeżdża po to, aby wykonać pewne zadanie na terenie Iranu, do niego nie dochodzi. No i Kuzyczkin myślę, że ma też rolę takiego swoistego eksperta, ma ocenić tego człowieka, czy on się nadaje do poważnych zadań. Opinia wypada pozytywnie, wysyła go do Bułgarii. I tak on trafia za pomocą siatki bułgarskiej i tureckiej do Sofii, i tam spotyka się po raz pierwszy z sowieckim dyplomatą, i ten go dopiero kieruje do Bułgarów. Specjalnie przyjeżdża Ajvazov z Rzymu, który jest zresztą mózgiem, a nie Antonow. Antonow jest najmniej ważny w całej tej sprawie, być może dlatego trafił na ławę oskarżonych. Antonow odgrywał techniczną rolę, tam inni byli znacznie ważniejsi. Krótko mówiąc, w tych wyjaśnieniach na etapie śledztwa, bo potem zeznania na etapie procesu, to już jest gra, to jest fałszowanie, to jest mylenie tropów. Ale do pewnego stopnia te wyjaśnienia Adży są, myślę, że prawdziwe. On je składa po roku, jak widzi, że, przepraszam, po kilkunastu miesiącach, jak widzi, że pomoc zewnątrz nie przychodzi, że nie powtórzy się wariant z Turcji, gdzie zaszczelił Ipekciego, prawda, i koledzy przekupili strażników, i on spokojnie wyszedł, że tutaj ten numer nie da się powtórzyć. No i w trosce o własną skórę zaczyna mówić. I to, co mówi, jest niezwykle interesujące. Jak długo mówi? Mówi do momentu, kiedy Włosi dopuszczają do tego, że on zostaje sam na sam z Bułgarami. No to jest też rzecz niewyobrażalna, prawda? Że jeden z tych, z tej ekipy, którą kierował pułkownik Jordan Ormankow, tłumacz, nagle zostaje z nim sam na sam. Sędzia włoski razem z drugim Bułgarem idą na kawę, a tego zostawiają. No i ten mu mówi, krótko, przekaz jest taki, no, jeżeli będziesz gadał dalej, to zginiesz ty oraz cała twoja rodzina. I tutaj jest
po imieniu i nazwisku wymieniani członkowie tej rodziny. Także ten Adża pisze skargę do naczelnika więzienia, że był szantażowany. Oczywiście to nie odgrywa żadnej roli. Pokazuje też te wszystkie fałszywe tropy, prawda, typu, że to Włosi wymyślili sobie całą tą historię. I to był wątek, który bardzo usilnie był rozprowadzony przez agenturę Stasi, bo tutaj trzeba powiedzieć, że, na, że mam jakby w tej książce również opisane, przynajmniej częściowo, opisany tą całą wielką działalność dezinformacyjną, którą wykonała głównie Stasi, mając swoją agenturę we Włoszech, również w środowiskach tureckich. I działaniem tej agentury było odwrócenie uwagi od bułgarskiego śladu. A to podrzucając jakichś islamskich fanatyków, a to pokazując, że to włoskie służby specjalne, które jeszcze były uwikłane w różnego rodzaju inne afery i to na wszystko się nakłada wątek gigantycznego kryzysu politycznego we Włoszech związanego z odkryciem, że masońska loża Piduo jakby rządzi światem włoskiej polityki bez względu na wybory, które tam mają miejsce. I jakby ta książka jakby również falsyfikuje rzekomo ugruntowane prawdziwe teorie, że to włoskie służby nauczyły Adże informacji o bułgarskim śladzie. Ja mam wrażenie, że raczej to, co się udało, to wywołanie ogólnego zamieszania. Jak mówię, że to taka ciekawa książka Achcza, to wszyscy mówią, Achcza to wariat. Achcza nie jest żadnym wariatem. Jest bardzo błyskotliwy, inteligentny, psychopatą zapewne. Jest genialnie dobranym człowiekiem tak. Do tej roli. Nie mi się kojarzyło, on się bardzo kojarzył z Piotrowskim. Podobny typ, to znaczy błyskotliwa inteligencja plus brak skrupułów. No jest jeszcze jeden wątek, którym już nie zdążymy rozwinąć, że najprawdopodobniej do papieża strzelał, a także go trafił Oral Czelik, drugi morderca, więc do papieża nie strzelał jeden człowiek, strzelał dwóch ludzi. No i w ogóle jakby według tych ustaleń wynika, że ich było czwórka. Tak. I to są przyjaciele ze szkoły, to też jest ciekawe, pokazanie tych biografii, że cała czwórka, która spotyka się wtedy na placu Świętego Piotra, to są przyjaciele ze szkoły. Tak, no Achcza o Czeliku mówi, że to tak jak jego brat, a w świecie islamskim brat to jest no, to jeszcze więcej niż u nas brat. No właśnie, no, pytanie dlaczego Czelik dopiero w latach 90. został postawiony do konfrontacji, a mimo że Francuzi nie mieli żadnej wątpliwości, że człowiek, którego uznali za Kurda, to jest poszukiwany listem gończym Oral Czelik. Pytanie, jakie usługi on dawał Francuzom? No, wiele takich pytań można by stawiać. Ale właśnie z Kuzyczkinem może warto też dopowiedzieć, że on uciekł na stronę Brytyjczyków i do dzisiaj jest w ich rękach. I nikt nie zweryfikował prawdziwości słów. Adży, no wie pan, czy można sobie wyobrazić normalny proces, w którym jakby jest skazana rola inspiratora? Ten inspirator jest w naszych rękach, czyli służb Zachodu. I on nie jest nigdy przesłuchiwany i nie jest zweryfikowany. To jest odpowiedź tylko na to, że nikomu nie zależało na wyjaśnieniu prawdziwej okoliczności tego zadania. I tym niezbyt chyba optymistycznym akcentem musimy zakończyć tę rozmowę. Dziękuję bardzo.